żebym umarła. Jest się chyba skocham. Naprawdę, całym sobie. Bardzo was uwielbiam. Mówię to wam dlatego, ponieważ wyjeżdżam właśnie na tę symulację wyścigu. 37 stopni w cieniu. Lekko nie ma. Chłodno też nie. 18 okrążeń w piekle. Bez wody. Bez jedzenia to może nie, ale bez wody. Także kocham was. Pamiętajcie o tym. Cześć. Drodzy, prześwietla mi czoło, próbuję to znaleźć, żeby nie prześwietlało. Ale trudno, w każdym razie jest git, jesteśmy już w trakcie w zasadzie drugiego dnia na torze. Jest piątek, piąteczek, piątunio, dzisiaj mamy 3 wyjazdy, wczoraj mieliśmy 2. Wczorajszy dzień zakończony na P4, dzisiejszy dzień rozpoczęty na P8, ale ogólnie no jest tempo, całkiem spoko, także jestem zadowolona. Mamy jeszcze jeden dzisiejszy wyjazd, no bo pana jest wymagająca. Można jakby korzystać z niej bardziej agresywnie. Tego troszkę zabrakło w moim pierwszym wyjeździe. Nie wiem, czy mnie słychać przez maskę. Mam nadzieję, że mnie słychać. W każdym razie wytrzymajcie kciuki, chociaż i tak już jest po ptakach. Ale możecie zacząć już trzymać kciuki na następny weekend wyścigowy. A przede mną jeszcze kwalifikacje. 2 razy, 1 trening i 3 wyścigi w dniu jutrzejszym i pojutrze. Update'ik, co tutaj u mnie, jak się dzieje, jesteśmy po dniu, na torze w sumie po dniu trzecim, bo jeździmy czwartek, piątek i wczoraj była sobota, a wczorajszym pierwszym dniu oficjalnym zawodów, które rozpoczęły się ogólnie przyzwoicie, nie będę kłamać, przyzwoicie, ponieważ pierwszy wyścig, pierwsze kwalifikacje pojechały na 8 miejscu, troszkę było trochę, bo był potencjał na 5 miejsce, aczkolwiek niestety, no niefortunnie zostałam wypuszczona i w związku z tym no nie miałam czystego kółka na moich najszybszych kółkach. Wyprzedzałam, także może wrócimy do filmiku, materialik, jak to wygląda. No i wyścig kończyłem też na 8 miejscu, nie było to jak wyprzedać mega ciasno. A dzisiejsze kwalifikacje, bo dzisiaj mam już niedzielę. Bardzo aktywny dzień, ponieważ mamy kwalifikacje i 2 wyścigi. Wyścig numer 2 i wyścig numer 3. Poszły spoko. W kwalifikacjach zajęłam aktualnie 5 miejsce. Taka ładna piąteczka, także fajnie, jestem z tego zadowolona. Zobaczymy, jak będzie w wyścigu. Przejechałam troszkę, może za dużo, jakieś 2-3 kółka na tych oponach, także mam nadzieję, że mi te oponki nie puszczą i w wyścigu no, dadzą radę. Także kurczę, tutaj mam face tracking włączony, nie? Ale kurka tu, o ta. Mega się spisała, jest dobrze, jest fajnie, także ja wam bardzo dziękuję za kibicowanie i zapraszam do dalszej części oglądania odcinka i trzymania cross fingers i trzymania kciuków.
surtout au-delà. C'est encore une fois souligner la perte des gens qui sont devant. Et devant justement, du coup, Marc Guillot va-t-il s'offrir le podium? Oh, et l'erreur de André Grao qui part dans l'herbe, qui va jardiner. Ouai, aïe, aïe, contact très violent.